Zaczynamy, tak? Otwieram 51. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam o obowiązujących zapisach RODO. Witam serdecznie panie i panów radnych, pana burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, panią sekretarz Iwonę Poszłę, panią skarbnik Annę Górską. Biuro obsługi prawnej reprezentuje pan Andrzej Skibiński. Biuro Rady Miejskiej, pani Joanna Medyk, pani Gabriela Władkiewicz. Witam informatyków, zaproszonych gości sołtysów. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum. Wobec powyższego Rada będzie mogła podejmować prawomocne uchwały. Czy radni zapoznali się z porządkiem obrad? Czy jest potrzeba odczytania? Nie ma. Proszę. W sprawie zmiany porządku obrad tej sesji. Chciałbym go odczytać i złożyć wniosek. Proszę bardzo. Radny Robert Słowikowski do przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku. Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad 51. sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku. Na podstawie artykułu 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 90 o samorządzie gminnym oraz paragrafu 28 ust. 2 i paragrafu 29 ust. 1 statutu gminy Lubsko wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o punkt debata na temat realizacji oraz finansowania inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej nr 321 ulica Kilińskiego w Lubsku. W kontekście korzyści dla infrastruktury drogowej miasta Lubsko oraz możliwości poprawy stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej w tym obszarze. Uzasadnienie: w dniu 23 lutego powiat żarski złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej nr 321, to jest ulica Kilińskiego w Lubsku, z Rządowego Funduszu Polski Ład z programu inwestycji strategicznych w obszarze modernizacji infrastruktury drogowej popegeerowskiej. W dniu 14 lipca zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat żarski otrzymał dofinansowanie 1 470 000. Koszt inwestycji oszacowano w grudniu 2021 roku na 1,5 miliona złotych. Wnioskowana kwota 1 470 000 to jest 98% kosztów i 2% wkład własny powiatu, to jest 30 tysięcy złotych. Czas na ogłoszenie przetargu to 9 miesięcy, ważna informacja. Zakres prac to frezowanie, profilowanie 5 cm nawierzchni, nowy dywanik, wymiana krawężników i nawierzchni chodników. Biorąc pod uwagę interes publiczny, wnioskuję o przeprowadzenie szerokiej dyskusji w kontekście wypracowania możliwości przeznaczenia środków z budżetu gminy również do przeprowadzenia kompleksowego remontu sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Kilińskiego, ponieważ jest to rejon, gdzie częstotliwość awarii sieci wodociągowej jest wyjątkowo regularna. Dziękuję. Dziękuję pani radny. Tylko takie mam zapytanie, bo może nie wszyscy radni dokładnie wiedzą, jakie są merytoryczne sprawy tego problemu, tej ulicy. Ja bym też, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby na takim spotkaniu czy na takiej debacie był merytoryczny też przedstawiciel z powiatu, żeby nam też mógł coś o tym powiedzieć, bo my jako sami no, będziemy, co będziemy, na czym to ma polegać? Dać głos, proszę pan bardzo. Pozwoli. Proszę państwa, to jest bardzo dobry temat. To jest temat naszej gminy, naszej drogi w gminie, tylko że droga jest w jurysdykcji administracji powiatu i dzisiaj akurat jest sesja. I myślę, że powiatowa i no myślę, że ktoś taką równolegle złoży też taki projekt zmiany porządku obrad właśnie o to, czy powiat będzie realizował tylko powierzchniowe zmiany po tej drodze, czy chce tak jak to powinno się przebudować, czyli gruntownie. Będziemy o tym pewnie debatować. Ja mam to też w porządku tutaj swojego sprawozdania, tylko ja jeszcze raz mówię. Wszystko jest po stronie powiatu. Na spotkaniu takim między gminą a powiatem zadeklarowaliśmy, że z chęcią wejdziemy w tą drogę i przebudujemy wodociąg. Tylko muszą mieć tak przygotowaną dokumentację do przetargu, żeby mogło to być wykonane. Byłem na spotkaniu z panem starostą i z panią naczelnik Joanną Manaj. Ona jest szefem tego wydziału, gdzie się zajmują drogami i ona wskazała jasno, że
przy tych założeniach tego remontu i złożonego wniosku do dofinansowania po PGR-owskich miejscowości nie ma takiej możliwości. Dlatego na ostatnim spotkaniu zapytałem się, czy coś się zmieniło, czy jesteście w stanie zmienić ten projekt. Rzeczywiście, tak co się powołał pan radny, 9 miesięcy, macie jeszcze czas. Zmieńcie zakres tych robót, a my jesteśmy tutaj zdeterminowani, żeby wykonać te zadania podziemne, bo tam oprócz wodociągu też jest kanalizacja niedokończona. Jeszcze są inne media, które wymagają naprawy, między innymi kanalizacja burzowa. Dlatego takim jest odór, bo jest połączona i nie osyfonowana. Musimy, no wykonalibyśmy. Inne prace tylko po wierzchu, to tak jak powiedział pan starosta, są po to, żeby zadośćuczynić tej nieudanej inwestycji powierzchniowego, tej naprawy poprzedniej, ulicy Kilińskiego i Głowackiego. Na dzisiaj czekamy na odpowiedź powiatu. Możemy debatować, nie ma żadnego problemu tutaj. Z tym, że ja mam nadzieję, że dzisiaj ta sprawa zostanie w powiecie gdzieś tam przynajmniej zaznaczona. Nie? Mamy tam czterech radnych, mamy starostę, mamy wiceprzewodniczącego. Mam nadzieję, że będzie to również równolegle w dyskusji. Dziękuję. Panie przewodniczący, wniosek jest złożony po to, żeby radni wiedzieli, na czym stoimy, kolokwialnie mówiąc. Żebyśmy dzisiaj tutaj, dołączając ten jeden punkt, mogli po prostu powiedzieć, ile ma kosztować ta droga, jaki jest problem. To jest główny temat tego wniosku. Dlatego bardzo bym prosił, żebyśmy mogli to, żebyśmy to przegłosowali, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat. To jest bardzo ważny temat. Ja to wszystko rozumiem, tylko no, nie mając nikogo tutaj przedstawiciela z powiatu, no bo pan, panie radny, też nie jest jakby przedstawicielem powiatu, tylko no jednak... Jestem radnym z gminy i to jest ulica Kilińskiego, która jest w Lubsku. Tak. I wiem o tym, że jest taki plan, żeby tą drogę zrobić. No, wie, no możemy porozmawiać. To, co wiemy, ale... proszę państwa, to jest około 1 500 000. No ma powiat. Z tego ma 98% z dofinansowania rządowego z popegerowskich inwestycji, popegerowskich tych miejscowości. No i to wiemy. A resztę to jest po stronie powiatu, żeby wycenić, żeby jeżeli zmienią, muszą panie radny zmienić pozwolenie na budowę, czy w ogóle przedsięwzięcie, czy zakres działań, czy tę specyfikację z remontu powierzchniowego na przebudowę drogi. Może poczekajmy do tej informacji, sesji. Panie przewodniczący, w tej informacji chciałbym przekazać to, co było na spotkaniu 19 w piątek, gdzie był przedstawiciel, gdzie był starosta, był przedstawiciel powiatu zajmujący się drogami, był pan prezes Lwiku. Tego radni nie wiedzą, dlatego tu dzisiaj chciałem to o tym powiedzieć. Czy to jest jakąś tajemnicą, ma być? Nie wiem. Nie, to żadna tajemnica. No nie, ale to, ja to pan mówi w swoim sprawozdaniu. Pan, to nie ma problemu żadnego. Tak samo droga jest ważna jak i wrocławska, jak i poznańska, jak i Reja, jak i jeszcze inne drogi w gminie. I tutaj bardzo się cieszymy, że może coś będzie, tylko powierzchniowe to jest trochę za słaba dyskusja. Proszę państwa, ja mam to w porządku obrad i jest możliwość w tym momencie, gdy ja o tym powiem, no możemy dyskutować w porządku obrad kolejny punkt. Ja mam w sprawozdaniu i można parę słów, zresztą na tym spotkaniu była pani też sekretarz i były jeszcze inne osoby. No pan prezes nie mógł zostać, pojechał do Zielonej Góry. Czyli może służbowy. Tak, może po sprawozdaniu burmistrza pan Robert, może jeżeli wszystkiego nie usłyszy, no to wtedy w starostwach różnych możemy podjąć ten temat. To co, nie będziemy głosować? Tego? Nie, no możemy, no, ale to... Wniosek jest złożony. Tak. Dobrze, w takim razie... Jak jest, to jest tak, debata na temat realizacji oraz finansowania inwestycji... proszę, to ja może podam pani, tak?
tym temacie chciałam zabrać głos. Może odłóżmy ten wniosek na przyszłe posiedzenie Rady. Znaczy ja proponowałem, ale głosowanie musi być... No bo żebyśmy był ktoś, przedstawiciel powiatu. O tym władny, przecież przed chwilą mówiłem. O tym mówiłem. Taka sama droga, poszedł rok, w Kilińskiego na 1,5 miliona. Dlaczego akurat Kilińskiego, też nie wiem, bo to nie ma nic wspólnego z PGR-em, ale jest, musimy się z tym zmierzyć. Jeszcze nie ogłosili przetargu, jeszcze nie zrobili specyfikacji, my już się denerwujemy. Proszę Państwa, prosiłem powiat żarski, radnych, prosiłem starostę, żeby zmienili specyfikację do konkretnego przebudowy. Powiedziano, że nie będą tego przebudowywać. Nie mamy prawa wejść z wodociągiem. W tym przypadku jest to dla nas dramat. Jeszcze jest czas i ja apeluję z tego miejsca do was, do państwa i do radnych z powiatu, że jest jeszcze czas i można to zmienić. To znaczy, radni, nie chcecie wiedzieć, co wydarzyło się... Ale pan burmistrz powie na sprawozdaniu swoim. Wcześniej, zanim debatować, stosujmy prośbę do powiatu o zmienienie albo pozwolenie na wejście w tą drogę. Proszę Państwa, no właśnie, my nie wiemy do końca na co. Ale wniosek, wniosek nie jest na temat, czy pieniądze dać, czy nie dać, tylko chodzi o informację, zwykłą informację, na czym stoimy. Tylko i wyłącznie. Jeżeli powiat zmieni... Ja proponuję to, jak powiedziałem. Ale no, słuchajcie Państwo, ja mam tutaj punkt, no, że było spotkanie również 19 lipca, uczestniczyłem w spotkaniu z starostem żackim i radnymi powiatowymi z Lubska Jasienia w sprawie planowanej inwestycji. No wszystko jest. No i mamy tylko szacunkowe, mamy pewne, że powiat ma 1,5 miliona i nie możemy wejść przy tej specyfikacji, którą napisali. Jakbyśmy mogli wejść, to gdzieś około 500 000 złotych potrzebowalibyśmy na wymianę sieci wodociągowej, tam może jeszcze kanalizację, może jeszcze burzówkę. No i to jest cała informacja. No co ja mogę więcej powiedzieć? Co ja wam mogę więcej Państwu powiedzieć? Mogę jeszcze powiedzieć, że, nie, nie wiem, że się dziwiłem, że Kilińskiego, a na przykład nie do Raszyna droga, ale no to co? Ale to będziemy głosować. Będziemy głosować. Rozmawiać na temat tego, treści tego wniosku. Ale nie mamy jakby drugiej strony tutaj też. Tak? Ale chodzi o informację. Przekaz ze spotkania, które odbyło się 19 sierpnia. To informacja, to nie ma problemu, ale to w sprawach różnych Państwa, można powiedzieć. Ale po co zmieniać to, ja dalej powiem. Proszę Państwa, to spotkanie było protokołowane. Pani Mandawola Konieczka ma protokół tego zebrania, notatkę przeprowadziła, napisała notatkę z tego, na bieżąco pisała. Jest do wglądu, jest do przejrzenia przez pana radnego i to nie jest żadna tajemnica. Państwo możecie przeczytać, tam jest wszystko napisane, kto co mówił i jakie są z tym związane pomysły. No nie wiem. No jest spotkanie, jest protokół ze spotkania. To nie jest jakieś tajemnicze spotkanie, tylko spotkania... Proszę Państwa, tak. W sprawach... Zresztą będzie teraz głosowanie, Państwo stosunkują się i teraz informuję Państwa, że nie ma głosu. Wstrzymałem się za lub przeciw, tak? To by weszło w sprawach różnych, tak? To by nie, to by zmieniało porządek obrad. Tak, tylko że no... No ja to żadne szkodzi, ale to możemy, bo co zmieniać porządku obrad i tutaj nam troszkę rozwalać. Ja nie wiem, czy wy macie problem. W sprawach różnych możemy to powiedzieć przecież. Teraz co chcecie innego wiedzieć? My bez zgrony powiatowej... Głosujemy. Tak, możemy już uruchomić głosowanie?
Poszło, jeśli to trochę. Panie mecenasie, co robimy w takim przypadku? Nie przeszło, bo... W takim razie porządek obrad zostaje taki, jak jest. Ja jeszcze raz powtórzę, żeby to powiedzieć sprawa różnych, bo też wiadomo, że to jest, nie jest żadna tajemnica i będziemy o tym rozmawiać, bo to są ważne sprawy. Proszę Państwa, informuję, że w Biurze Rady był dostępny protokół z 50. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku. Pytam, czy któryś z radnych wnosi uwagi do protokołu. Nie widzę w związku z tym protokół z poprzedniej sesji, uważam za przyjęty. Informuję, że 26 sierpnia 2022 roku do Biura Rady wpłynął wniosek burmistrza Lubska w sprawie rozszerzenia porządku obrad sesji o następujące uchwały. Pierwszy, w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy, w sprawie rozpatrzenia petycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2022 i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubsko na lata 2022-2036. Czy radni wyrażają zgodę, aby zagłosować nad przyjęciem do porządku obrad sesji uchwał poprzez jedno głosowanie? Proszę jeszcze potwierdzić to elektronicznie. Jednogłośnie. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2022 roku burmistrza Lubska o rozszerzenie porządku posiedzenia. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsk na rok 2022. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubsko na lata 2022-2036. W związku z czym interpelacje i zapytania radnych stanowią punkt 10, interpelacje i zapytania sołtysów punkt 11, sprawy różne 12, punkt 13, zakończenie sesji. Czy odczytać Państwu porządek po zmianach? Nie ma potrzeby. Przystępujemy do punktu 2 porządku obrad. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym. Przypominam, że pełna treść sprawozdania międzysesyjnego burmistrza jest do oglądu dla każdego radnego w Biurze Rady. Proszę Pana Burmistrza o sprawozdanie. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni oraz drodzy goście. 1 lipca spotkałem się z zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Lubsku, Krystianem Szylko, w celu omówienia spraw związanych z działaniami prewencyjnymi policji na terenie naszej gminy. Rozmowy dotyczyły także wyróżnionych policjantów lubskiego komisariatu, dla których nagrody sfinansowano ze środków gminy Lubsk. Tego samego dnia odwiedził mnie w ratuszu Zachary Lech wraz z mamą Agnieszką Lech. Było to sympatyczne spotkanie, podczas którego Zachary podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniem w studiowaniu w Stanach Zjednoczonych. Również 1 lipca brałem udział w wideokonferencji z wojewodą lubuskim w sprawie bieżącej sytuacji i pomocy obywatelom Ukrainy. 2 lipca uczestniczyłem w uroczystościach jubileuszu 20-lecia klubu sportowego Sparta Mierków. Członkowie klubu rozegrali z tej okazji mecz pomiędzy drużyną starsi starzem a młodsi starzem. Wydarzenie przybrało charakter festynu, na którym nie zabrakło atrakcji dla młodszych i starszych. W dniach od 4 do 9 lipca odbyły się w Lubsku 28 lubuskie prezentacje wokalne dzieci i młodzieży specjalnej troski. W ramach wydarzenia zorganizowano mini recital przy fontannie przy Domu Kultury na osiedlu blokowym oraz na placu Domu Pomocy Społecznej, a także piknik nad Zalewem Karaj z klubem motocyklowym Boxer MC Poland. Było również szkolenie dla rodziców uczestników festiwalu, a także wiele atrakcji dla samych uczestników. Punktem kulminacyjnym był koncert galowy w Domu Kultury. W tym roku do festiwalowej rodziny dołączyła grupa mieszkających w gminie Lubsko Ukraińców. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski pod przewodnictwem Lecha Krychowskiego. 8 lipca wraz z panią skarbnik podpisaliśmy umowę na realizację zadania oświetlenie boiska stadionu w Lubsku, na które gmina Lubsko pozyskała dofinansowanie w kwocie 46 200 zł. W ramach programu Lubuska Baza Sportowa wykonawcą inwestycji jest Artur Kroma, instalatorstwo i pomiary elektryczne z Jasienia. 11 lipca
Uczestniczyłem w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku. 12 lipca spotkałem się z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych Jaśmin w celu omówienia zasad realizacji projektu pod nazwą przyłączenie ogrodu do sieci energetycznej w miejscowości Lutol, gmina Lubsko, na który gmina przy współpracy z rodzinnymi ogródkami działkowymi Jaśmin otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych. Tego samego dnia spotkałem się z prezesem Kalek spółka z o.o. Jackiem Korszunem. W dniach 12-13 lipca przy stadionie Osir stacjonowała około 60-osobowa grupa turystów z całej Polski, która brała udział w ogólnopolskim wysoko kwalifikowanym rajdzie pieszym. Informuję, że 14 lipca zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji PGR Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie do dwóch złożonych do konkursów projektów, to jest budowa ciągu pieszojezdnego Dłużek Lubsko z dofinansowaniem w kwocie 2 909 326 zł, remont świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w Chociczu z dofinansowaniem w wysokości 882 tysiące, tak? No dobrze. Pozyskane wsparcie stanowi 98% szacowanej całkowitej wartości inwestycji. W dniach 14 i 15, a tu jeszcze powiem do tego, że do tego co otrzymaliśmy, to że to na to mieliśmy dokumentację, kilkakrotnie składaliśmy w innych, z innych rozdaniach i dlatego nam tak to ładnie poszło. W dniach 14 i 15 lipca odbył się konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów lubuskich gmin organizowany w ramach działalności Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym wziąłem udział. 15 lipca odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym przydzielono osobie samotnej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 21,5 m kwadratowego. 18 lipca wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Żarach w sprawie omówienia podjęcia decyzji dotyczącej złożenia wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych. 21 lipca uczestniczyłem w powiatowych obchodach Święta Policji, które było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, oznaczeń i wyróżnień. Z Komisariatu Policji w Lubsku do nagrody ze środków finansowych z budżetu gminy przekazanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubsku oraz porozumienia na Fundusz Wsparcia Policji wyróżnienie nie otrzymali aspirant sztabowy Marek Murawski, młodszy aspirant Kamil Siemion, młodszy aspirant Dawid Powroźniak, starszy sierżant Mateusz Choiński i aspirant Anna Pawlak. Gratuluję wyróżnionym policjantom, wszystkim policjantom dziękuję za rzetelnie pełnioną służbę. 26 lipca uczestniczyłem w spotkaniu negocjacyjnym z panem Wacławem Bryczkowskim z Żar w sprawie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłej szkole na budynek urzędu. 27 lipca uczestniczyłem w spotkaniu z Kamilem Zakrzewskim oraz Zbigniewem Wojciechowskim w sprawie remontu gminnych lokali komunalnych. 28 lipca odbyło się spotkanie negocjacyjne z panem Tomaszem Duczmalem w sprawie zagospodarowania terenu przy Centrum Informacji Turystycznej Zalew Karaś. Tego samego dnia odbyły się dwa spotkania negocjacyjne z wykonawcami, którzy złożyli oferty do przetargu na budowę stacji uzdatniania wody w Górnej Glince. 29 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu z pracownikami PGKM jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Emilii Platek w sprawie wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 12 sierpnia została podpisana umowa na realizację zadania wykonania stajni rowerowej nad zalewem Karaś. Gmina Lubsko pozyskała na ten cel 36 tysięcy złotych. Program Lubuska Baza Turystyczna. Tego samego dnia odbyła się Rada Nadzorcza PGKM w Lubsku. 14 sierpnia uczestniczyłem w festynie rodzinnym Patriotyczne Śpiewanie, podczas którego został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą posesję w gminie w roku 2022. Dziękuję panu Marcinowi Choińskiemu za kontynuowanie inicjatywy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie radnym, sponsorom oraz pracownikom gminnych jednostek. Podczas festynu pan Szczepan Kuka z Białkowa został mianowany na stopień porucznika. 19 sierpnia podpisałem umowę przekazania dotacji celowej z panią Henryką Miszkurką, prezeską rodzinnych ogródów działkowych Jaśmin w Lubsku.
Tego samego dnia odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. I tu mam również 19 lipca uczestniczyłem w spotkaniu ze starostą Żarskim Józefem Radzioną i radnymi powiatowymi z Lubska i Jasienia w sprawie planowanej przez powiat inwestycji remont ulicy Kielińskiego w Lubsku. No i tutaj już pół godziny mówiliśmy na połączonych komisjach jeszcze przed głosowaniem nad porządkiem obrad. Proszę Państwa, jest to zadanie powiatowe, jest droga w Lubsku. Dofinansowanie z tego działania PGR i dofinansowanie do gmin, gdzie były kiedyś PGR-y. No i teraz prosi się o to, takie wnioski były, żeby zorganizować jeszcze jedno spotkanie i zapytać się jeszcze raz oficjalnie na komisji takiej jednej czy drugiej, czy połączonej stronę powiatową, jaki zakres prac chcą tam wykonać. Jeżeli będą to takie prace, które pozwolą nam na wejście i wymianę wszystkiego, co jest do wymiany, a co trapi nas tym, że się psuje co jakieś tam parę sekund, to jesteśmy, myślę, zdeterminowani na tyle, żeby znaleźć pieniądze i żeby wejść przed położeniem dywanika asfaltowego i chodników, bo w innym przypadku będzie to trochę bezsensowna praca. Ja ze swojej strony to też tam może przy okazji zadam pytanie, dlaczego akurat droga Kielińskiego jest złożona wniosek na 1,5 miliona, a taka sama w Jasieniu na 5 milionów, no bo były dwa wnioski. My złożyliśmy, tak jak Państwu czytałem, na drogę Dłużek, czyli z PGR-u Dłużek, bo tam z pałacu do Lubska, połączenie bezkolizyjne, czyli nie drogą powiatową, bo nie ma chodnika. Chcemy tak, żeby bezpiecznie można było z Dłużka się poruszać do Lubska. No to na to złożyliśmy i na remizę i świetlicę w Chociczu i to otrzymaliśmy. Powiat złożył na Jasień, na ulicę Sienkiewicza i na Kielińskiego w Lubsku. Na 5 milionów i na 1,5 miliona. Otrzymali 1,5 miliona. Tam była przebudowa, tu remont. Proszę o to, żeby jednak się zastanowić w powiecie i jednak, żeby to była przebudowa. I tego na pytanie, dlaczego akurat na 1,5 miliona i dlaczego tego 1,5 u nas, a tam 5. Następne, skąd się wzięła Kielińskiego jako droga popegerowska? To też takie pytanie bym zadał przy okazji. No i jesteśmy do dyspozycji. No, takie było spotkanie, na to jest protokół. Proszę, można w to zajrzeć, ale myślę, że bez spotkania takiego na komisji czy na połączonych komisjach się nie obejdzie. 23 sierpnia odbyła się wizytacja przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu i wykonaniu windy w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2A. Komisja nie wniosła uwag do zaangażowania realizacji innych robót. Tu jest, proszę Państwa, w tym miejscu właśnie już jest fundament wylany. Ma być winda od strony wewnętrznej, ogrodowej. Z przodu widzicie Państwo te zatoczki. To są typowo pod osoby z niepełnosprawnością. 25 sierpnia odwiedziłem przedsiębiorcę pana Bartosza Iwanowskiego, prowadzącego salon fryzjerski Ciach i Styl. Szczegółowa informacja z tego spotkania ukaże się niebawem na gminnym portalu społecznościowym. Informuję, że 26 i 27 sierpnia odbyła się nad Zalewem w Nowińcu 5. edycja rakowego grania. Przygotowanie, przeprowadzenie wydarzenia włączyły się również gminne jednostki, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biblioteka Centrum Kultury. 26 sierpnia uczestniczyłem w kameralnym koncercie nad Zalewem Karaś, podczas którego podziękowałem panu Wacławowi Bryczkowskiemu oraz Tomaszowi Duszmanowi za realizację inwestycji przy przystani kajakowej. Tego dnia koncertowali tam Michalina Palamiotti w duecie z Grzegorzem Tabaką, a także
ukraiński zespół z Brucz. 27 sierpnia uczestniczyłem wraz z panią Elżbietą Heściło i panem przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Arturem Bondarenko, w uroczystości jubileuszu 40-lecia rodzinnych ogrodów działkowych Jutrzenka. Wszystkim zrzeszonym członkom życzę dalszej owocnej działalności. 28 sierpnia odbył się w Kościele Mariackim w Lubsku Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Drugi koncert odbędzie się w Forst 11 września. Od 1 września uruchomione zostaną dowozy szkolne. Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Informuję, że w sierpniu otrzymaliśmy nowy samochód Dacia Duster, które zostało zakupione ze środków przyznanej gminie Lubsko nagrody w wysokości 500 000 w konkursie Rosnąca odporność. Przypominam, że w pozostałej części środków gmina zakupiła 9-osobowe auto Renault Trafic, które przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie, natomiast 261 tysięcy przekazała spółce LWiK na wymianę sieci wodociągowej przy ulicy Emilii Platt. W okresie wakacyjnym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Lubsku przeprowadziło prace melioracyjno-konserwacyjne w rzece Lubszy na odcinku od Mielkowa do ulicy Trauguta. Przeprowadza to Państwu tłumaczyłem na komisjach. To jest cały czas w trakcie. Kompleksowa przebudowa, przepraszam, takie prace melioracyjno-konserwacyjne. I to jest taki drugi etap robót. Przy okazji tych zadań gmina Lubsko dokonała oczyszczenia rzeki na odcinku od Duetu do skrzyżowania z ulicą Chopina. Podczas tej jednej akcji zebrano kilkanaście opon, około 0,5 tony innych odpadów. W sumie gmina Lubsko w latach 2019-2021 poniosła wydatek 177 tysięcy na oczyszczanie lubskich ścieków wodnych. W Lubsku trwa obecnie wiele inwestycji, w tym m.in. konserwacja oświetlenia ulicznego, przygotowania nowej siedziby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przy ulicy Tkackiej, prace związane z wykonaniem windy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy Alei Wojska Polskiego. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 95 tysięcy złotych ze środków PFRON za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Przebudowa Emilii Platter na odcinku od Waszy do skrzyżowania i z ulicą Bohaterów wraz z zmianą sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace na odcinku ulicy Chopina do ulicy Bohaterów. LWiK wykonał już na tym odcinku swój zakres prac. Trwają prace drogowe. Gmina realizuje inwestycje z własnych środków. Przebudowa ulicy Wrocławskiej, na którą gmina Lubsko przeznaczyła w formie pomocy finansowej województwu lubuskiemu ze środków własnych budżetu gminy Lubsko na 2022 rok kwotę 665 300 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z chodnikami na odcinku od Alei Niepodległości do Reja. Przy okazji tej inwestycji przebudowie podlega również skrzyżowanie z ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z chodnikami w obrębie tego skrzyżowania. To proszę Państwa, chciałbym też zauważyć, że akurat skrzyżowanie ulicy Przemysłowej, czy tu dalej mamy Sybiraków z ulicą Powstańców Wielkopolskich, jest to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. I tutaj 100 tysięcy z tych 600 tysięcy to jest na ten właśnie, na to skrzyżowanie z drogą powiatową do pasów. Prosiliśmy tutaj powiat, też mam nadzieję, że o tym będziemy pytać radnych z powiatowych, jak to się stało, że nie można było wykonać zadania do skrzyżowania z ulicą na przykład sportową, szkolną, przepraszam. Modernizacja prawej części budynku po byłej szkole podstawowej nr 2 na budynku użyteczności publicznej, budowa stajni rowerowej na Zdrowym Karaś, wykonanie oświetlenia boiska bocznego w stadionie miejskim Ocir. W okresie międzysesyjnym zakończyły się inwestycje budowa ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie placu przy przystani kajakowej nad Zalewem Karaś. Informuję, że gmina Lubsko pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 178 407 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LIDER. Budowy budynku stanowiącego zaplecze administracyjno-sanitarne dla obiektów rekreacyjnych osób na Zalewie Karaś gmina Lubsko pozyskała dofinansowanie na pierwszy etap budowy w kwocie 80 tysięcy z Lubskiej Bazy Turystycznej. Wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Zamkowej. Zadanie było realizowane przez LWiK w trzech etapach. Inwestycja obejmowała wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem i wymianą wpustów ulicznych, tak zwanych deszczówek. No, inwestycja sfinansowana przez gminę. Niebawem ruszą inwestycje nawodnienia boiska stadionu, wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Białkowie, odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła z remontem dachu, elektryki i jeszcze innych
tam potrzebnych zagadnień. W wyniku rozstrzygniętego przetargu gmina Ludzko zakupiła sprzęt komputerowy, który od piątku 26 sierpnia przekazywany jest wnioskodawcą na podstawie umowy darowizny. Przypominam, że do Urzędu Miejskiego w Lubsku w odpowiedzi na ogłoszony grant z cyfrowej gminy pod nazwą Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, grant PGR, wpłynęło łącznie 205 wniosków, czego 196 na laptopy, 9 na tablety. To jest pół miliona złotych. Trwa procedura postępowania przetargowego na modernizację nawierzchni dróg gminnych. Trwa procedura przetargowa na budowę stacji uzdatniania wody w Górnej Glince. Informuję, że w okresie od 27 do 30 sierpnia trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubsko na budowę przybudowowych oczyszczalni ścieków. Gmina Lubsko przeznaczyła na ten cel 30 tysięcy złotych. Informuję, że do dnia 26 sierpnia wpłynęło do urzędu 7 wniosków, które obecnie są w trakcie weryfikacji. Informuję, że od 17 sierpnia można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski przyjmowane są w referacie świadczeń socjalnych w pokoju numer C34 oraz w biurze podawczym na parterze łącznika w budynku Urzędu Miejskiego w Lubsku przy Alei Niepodległości 2. Od 1 do 15 września będą przyjmowane wnioski o przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Wnioski będzie można składać w biurze podawczym przy Alei Niepodległości 2. Informuję, że w okresie wakacyjnym uruchomione były przewozy wakacyjne na trasie Dąbrowa - Lubsko-Dąbrowa. Bus jeździł we wtorki i czwartki. Usługę przewozu na zlecenie gminy Lubsko świadczyła firma Trans Wynajem Busów i Autobusów Lubska. W okresie wakacyjnym odbyła się letnia szkółka wędkarska z zajęciami profilaktycznymi, której organizatorem było koło wędkarskie nr 1 w Lubsku. W drugiej połowie sierpnia nad zalewem Nowińcu organizowana była nauka pływania z zajęciami profilaktycznymi pod hasłem Każde dziecko pływa, edycja trzecia. Zadanie realizowane było przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lubsku. Gmina Lubsko wspiera akcję pod hasłem Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie. Zachęcamy do kupowania wyrobów oraz plonów od lokalnych producentów. W lipcu i w sierpniu Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubskiej zorganizowało kilkakrotnie Dzień Otwarty Baszty. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców naszej gminy. Informuję wszystkich mieszkańców gminy, że w pokoju nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Lubsku znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, z której w razie potrzeby zachęcam skorzystać. Informacja z wczoraj. To już dawno był przetarg na wykonanie tej modernizacji gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami oraz przekwalifikowanie istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia w Lubsku. Chodzi o ulicę Poznańską w kierunku Górna. Ale jednak już jak się ma ten plac budowy rozpoczęta inwestycja, to znaczy, że to ruszy. Nie jest na papierze, są już tam materiały zebrane. No cała kwota to jest 2 107 000 złotych i to są zewnętrzne pieniądze, ale docelowo kończyło się średnie napięcie tutaj na szpitalu na wyspie, u nas na ulicy Poznańskiej. Szkoła nie ma gazu odpowiedniego, kłopoty są z gazem na ulicy Poznańskiej, a na strefie w ogóle nie ma. W Górzynie nie ma, dalej nie ma. Jest to etap taki, gdzie naprawdę bardzo ważne i w przyszłości można będzie coś myśleć o strefie i też o tym, żeby zgazyfikować północną część gminy Lubsko. Przy okazji już tam ruszy obok właśnie wodociąg i często to trzeba było tłumaczyć tak spokojnie, że będzie gaz, będzie woda, dopiero będziemy powierzchniowo tą drogę kończyć. Jest droga załatana, jest przejezdna, nie jest to idealny przejazd. Niemniej jednak tam wejdzie, proszę Państwa, przebudowa gazociągu i wodociągu. Przy okazji jeszcze naprawić musimy kanalizację, gdzie jest potrzeba i wprowadzić syfony do burzówek. I dopiero powierzchniowe wykonanie drogi. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubsku, a także odbyłem szereg spotkań, o których Państwa informowałem na bieżąco, zarówno na stronie internetowej, jak i na Facebooku. Przedstawiam Państwu stan ludności na dzień 23 sierpnia. Odnotowaliśmy spadek mieszkańców. Mamy na dzisiaj 17 394 osoby w gminie. To coraz mamy mniej. I tu co najbardziej
przykre, to 154 osoby odeszły, a urodziło się tylko 57 dzieci. I to jest dramat największy, bo jeszcze niedawno się urodziło 300. Chodzi o zadłużenie, to mamy 46 milionów z przodu, do końca ma być 45. No mamy następny dramat, jaki u nas jest, to jeżeli chodzi o bezrobotnych, to miasto Żary ma 36 tysięcy mieszkańców, a ma 535 osób bezrobotnych. My mamy, tak jak Państwu wspomniałem, tam troszkę ponad 17 i mamy 638 bezrobotnych. W tym minimalnie nam zmalało, ale to porównując do innych, to jest takie bezrobocie strukturalne, z którym mamy cały czas kłopoty. No i to jest, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, byłoby na tyle. Dziękuję Panie Burmistrzu. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Działalność Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 lipca 2022. Proszę Panią Kierownik Małgorzatę Dziopę o przedstawienie tematu. Dzień dobry wszystkim zgromadzonym dzisiaj. Chciałam przedstawić Państwu działalność Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w okresie od 2019 roku do 31 lipca roku obecnego. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku został utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w 2007 roku i rozpoczął swoją działalność od 1 stycznia 2008 roku. Podstawową działalnością zakładu jest zarządzanie gminy zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi. Jeżeli chodzi o punkt drugi, trzeci i czwarty, to wykonywanie zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, realizowanie czynności wynikających z artykułu 62 i 64 prawa budowlanego, które mówią o tym, że należy dokonywać okresowych przeglądów budowlanych i prowadzić książkę obiektu dla wszystkich nieruchomości. I wykonywanie zarządzania gminnym zasobem innym niż lokale mieszkalne, użytkowe. Tutaj w szczególności świetlice wiejskie i baszta, która została przekazana dla zakładu. Jeżeli chodzi o te właśnie punkty 2, 3 i 4, one zostały dodane do działalności zakładu w roku 2019. Wówczas został zmieniony statut naszego zakładu. I jeżeli chodzi o punkt drugi, to zadania zaczęliśmy wykonywać od 1 czerwca 2019 roku. Punkt trzeci, zadania były realizowane w 2020. Dwa budynki w pierwszej połowie 2020 roku zostały nam przekazane, natomiast 8 budynków w drugim półroczu 2020 roku. I jeżeli chodzi o punkt czwarty, czyli świetlice wiejskie i baszta, tutaj rozpoczęliśmy działalność z dniem 1 stycznia 2020 roku. Jeżeli chodzi o zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, przedstawiłam tutaj Państwu, jak się rozkładają nasze budynki, czyli w 100% będące własnością gminy Lubsko na przełomie lat 2019-2022 z podziałem na miasto i wieś. Malejąca liczba tych nieruchomości wynika ze sprzedaży bądź też w całości budynków będących domkami jednorodzinnymi lub też powstaniem wspólnot mieszkaniowych poprzez sprzedaż pierwszego lokalu w nieruchomości. Również przedstawiam Państwu liczbę osób, które zamieszkują w tych budynkach i liczbę lokali. No, oczywiście jest to związane właśnie ze sprzedażą, powstawaniem wspólnot mieszkaniowych bądź też całkowitym zejściem jak gdyby nieruchomości ze stanu gminy. Gmina Lubsko posiada również swoje udziały we wspólnotach mieszkaniowych na terenie zarówno miasta, jak i wsi.
również tutaj Państwu przedstawiłam, jak się to kształtowało w tym okresie. Malejąca liczba udziału w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych też wynika z tego, że w danym budynku w całości zostały sprzedane nasze lokale i po prostu już w niektórych budynkach tych udziałów nie posiadamy. Tak samo kształtuje się liczba lokali w tych budynkach, jest malejąca i liczba osób zamieszkałych. Oprócz lokali mieszkalnych również zarządzamy lokalami użytkowymi, garażami, a także pomieszczeniami gospodarczymi typu komórki, które są przynależne do lokali mieszkalnych. Tutaj też bardzo widać, jak spadła liczba tych lokali użytkowych i garaży. Jest to spowodowane sprzedażą, która była w ciągu lat. Widać, że na początku tej sprzedaży było bardzo dużo, natomiast w tej chwili widzimy taką troszkę stagnację. Jeżeli chodzi o garaże, to tutaj dużo osób chciałoby jeszcze kupić te mieszkania, w trakcie się wycofują, przepraszam, mieszkania, garaże, wycofują się i na tą chwilę obecną mamy taki stan tych nieruchomości. Na terenie naszej gminy, jeżeli chodzi o budynki wspólnot mieszkaniowych, w których mamy swoje udziały, mamy tak jakby trzech takich największych profesjonalnych zarządców nieruchomości. Oczywiście jest to nasza spółka gminna PGKiM w Lubsku, jak również jest to Alfa Nieruchomości z siedzibą w Żaganiu i Lokum z siedzibą w Gubinie. Działają też mniejsi zarządcy bądź też osoby fizyczne, które zarządzają tylko swoją nieruchomością. W ubiegłym roku na naszym terenie pojawił się nowy zarządca nieruchomości. W tej chwili mamy dwa budynki, które do niego przeszły, jeżeli chodzi o wspólnotę mieszkaniową i z udziałem gminy. Jest to firma pani Moniki Duczmal z Żagania. Tutaj chciałam Państwu przedstawić, jak kształtują się stawki, jeżeli chodzi o koszty zarządu ponoszone przez wspólnoty mieszkaniowe i opłaty wnoszone na fundusz remontowy. Oczywiście są to stawki wyliczone w oparciu o metr kwadratowy. Przedstawiłam Państwu dla czterech grup, czyli dla tych zarządców głównych, o których mówiłam, i dla pozostałych zarządców. Tylko proszę nie kierować się tym, że to są takie stawki narzucane przez zarządców, absolutnie nie. Są to stawki, które obowiązują we wspólnotach mieszkaniowych, a o wysokości tych stawek decydują właściciele lokali w formie podejmowanych uchwał. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe tutaj zarządzane przez PGKiM, patrząc na przykład na fundusz remontowy, bo zawsze te remonty są największą bolączką naszej społeczności, budynki są w różnych stanach technicznych i możecie Państwo zauważyć, jak niska w niektórych budynkach jest stawka, gdzie to wynosi 10 groszy od metra kwadratowego. I na przełomie 2019 do 31 lipca tego roku najwyższa stawka, jaka jest, no to jest 8,50. Więc tutaj przy tej stawce 8,50 czy 6,50 to można wykonać już jakieś remonty. Natomiast 10 groszy od metra kwadratowego w ciągu całego roku to nam nie da, naprawdę niedużo da. Jeszcze jeżeli jest to budynek malutki, dwulokalowy czy trzylokalowy, to są pieniądze w granicach kilkaset złotych w skali całego roku. Kolejny zarządca Alfa Nieruchomości. Tutaj też te stawki są już troszkę wyższe. Możliwe, że oni mają też inne budynki, ale widać po prostu, jak te stawki wzrastają z roku na rok, jeżeli chodzi o fundusz remontowy, koszty zarządu. Oczywiście te koszty zarządu tutaj, jeżeli chodzi o Alfę Nieruchomości, to mamy razem i wynagrodzenie zarządcy, i eksploatację, i też po prostu widzimy, jak te stawki zaczęły rosnąć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rok 2022, kiedy no sytuacja ogólnie na rynku krajowym i na świecie no powoduje to, że ceny wszystkich usług idą do góry. Biuro Zarządzania Nieruchomościami w Gubinie
też są stawki. Chciałam tylko powiedzieć, że tutaj widzimy, fundusz remontowy praktycznie jest na tym samym poziomie. Jednakże jeżeli chodzi o firmę tutaj z Gubina, to mamy wspólnoty mieszkaniowe praktycznie zlokalizowane w jednym punkcie na osiedlu, przy ulicy Staffa, gdzie to są duże bloki, więc te stawki są troszkę mniejsze. Większość tam robót budowlanych już jest wykonana. Na jednej nieruchomości teraz jest dosyć duża prowadzona inwestycja i stawka się zmieniła od 1 sierpnia. To będzie w granicach ponad 5 zł na fundusz remontowy, ale wspólnota zaciągnęła kredyt ponad 500 tysięcy złotych. Pozostali zarządcy to są zarządcy tacy, którzy zarządzają tylko jednym budynkiem, w którym zamieszkują. I tutaj też możemy zaobserwować wzrost stawki na fundusz remontowy. Jeżeli chodzi o koszty zarządu, to mniej więcej jest to na podobnym poziomie. Przechodząc dalej do zasobu mieszkaniowego, tutaj Państwu przedstawiłam remonty. Zgrupowałam to w kilka takich grup. Są to remonty, które dotyczą lokali mieszkalnych, gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jak również naszych budynków, które jeszcze są w 100% własnością gminy. Jeżeli chodzi o największe koszty, jakie ponosimy, to są praktycznie związane z instalacjami oraz robotami duńskimi. Mamy bardzo dużo lokali mieszkalnych, w których są piece. Te piece mają kilkadziesiąt nieraz lat i praktycznie co roku mamy bardzo dużo wniosków o przebudowę piecy. Instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe. Zwłaszcza we wspólnotach mieszkaniowych często dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli wspólnota wymienia instalacje w części wspólnej nieruchomości, to my na swoich lokalach mieszkalnych również wymieniamy, zwłaszcza instalacje gazowe, które no, są stare, ulegają rozszczelnieniu i tutaj po prostu jest to wykonywane. Chociaż powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o rok bieżący, to tych awarii takich w budynkach wspólnot mieszkaniowych mamy coraz mniej. Tutaj widać te efekty takie wieloletnie, gdzie remontuje się systematycznie i większość już tych instalacji jest powymieniana, więc coraz mniej mamy takich awarii. Natomiast staramy się też wykonywać roboty związane z wymianą pokryć dachowych. Mamy w chwili obecnej kilka pozwoleń na budowę, zgłoszeń z uzyskaniem decyzji pozytywnych od konserwatora zabytków. Niemniej jednak na ograniczone środki budżetowe w bieżącym roku nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Wymieniamy mało okien. Tutaj też Państwo możecie zauważyć, że jedynie rok 2021 był takim rokiem, kiedy naprawdę zrealizowaliśmy dużo tych robót. Na okna wydaliśmy 29 tysięcy ponad, a pojedynczo, jeżeli to jest już taka potrzeba, to w danym roku wymieniamy po sztuce dwie czy tam trzy okna. Na ten rok, jeżeli chodzi o budżet, mamy przewidziany na fundusz ten remontowy, nasz zakładowy 100 tysięcy złotych, a tutaj już mam wykorzystanych środków prawie 84 tysiące. Kolejny punkt to są należności, czyli to, co są nam winni nasi mieszkańcy. Tutaj Państwu przedstawiłam stan na 31 grudnia 2018 roku. I w poszczególnych latach Państwo zauważycie, jak bądź też rosną te należności główne, czy też maleją. Przede wszystkim będzie to wzrost odsetek, które w tym roku już w szczególności z miesiąca na miesiąc jest coraz wyższe oprocentowanie. Natomiast jeżeli chodzi o należność główną, to tutaj będziemy mieli odnotowany spadek. To może. Przesuwać. $5,052,000 to był stan na 31 grudnia 2018 roku. 2019 rok zadłużenie nam troszkę spadło, jest to 5 milionów.
prowadzona przez nas windykacja należności, zarówno polubowna, czyli w formie ugody, rozkładania na raty, jak już ta twardsza windykacja z uzyskaniem wyroku sądowego oraz przekazania sprawy do komornika, no, przynosi jakieś efekty. Nie są to być może efekty bardzo duże, ale ściągalność jest. Jest też część umorzeń środków, no, ze względu na takie osoby, które już zmarły, nie ma też spadkobierców, my tych należności nie jesteśmy w stanie odzyskać. 2020 rok, tutaj mamy wzrost, ale nie wiem, czy Państwo zauważyliście, no już mamy 1 600 000 odsetek, 3,5 miliona należności głównej. W 2020 roku pod koniec została przez Państwa uchwalona uchwała odnośnie oddłużania gminy Lubsko w formie odpracowywania, tak, świadczenia pracy na rzecz gminy w jednostkach organizacyjnych. I to będziemy mogli zauważyć w roku 2021 i 2022, gdzie tutaj już mamy odnotowany spadek zadłużenia i na dzień 31 lipca należności jest mniej 4 866 zł. Natomiast no widać tutaj ewidentnie, że odsetki nam bardzo rosną, należność główna ulega zmniejszeniu. I tutaj tak, jak już wcześniej wspomniałam, w tej chwili trwa ten program oddłużania lokali mieszkalnych. Jeżeli chodzi o 2021 rok, do programu, nie podawałam tutaj Państwu liczby osób, tylko liczbę lokali, których dotyczy oddłużenie, ze względu na to, że w niektórych sytuacjach dochodziło do tego, że dwie osoby z rodziny jednocześnie odpracowywały zadłużenie, chcąc szybciej uzyskać ten status tak jakby mieszkańca, który ma tytuł najmu do lokalu mieszkalnego i może już swobodnie po prostu żyć bez tego długu. 22 lokale, kwota 123 696 zł i w bieżącym roku do lipca 18 lokali 95 400 zł. Najwięcej osób, które odpracowują u nas, to osoby, które są w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Biblioteka Centrum Kultury. W naszym zakładzie też odpracowuje jedna osoba, szkoła numer 3, tam też również były odpracowywane zadłużenia, jak również w opiece społecznej. Powiem Państwu, że no, na razie jeszcze osoby odpracowują, aczkolwiek nasze takie co kilkumiesięczne informowanie mieszkańców o tym, że jest taka możliwość, informowanie, że już wiele osób z tego skorzystało, że uzyskali tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i mogą dalej swobodnie funkcjonować w życiu. Coraz mniej mamy tych chętnych, nie chcą się osoby zgłaszać. I jeżeli te, które w tej chwili nam odpracują do końca, może się okazać, że nie będziemy mieli w ogóle chętnych. Tutaj jest tak, że no nie chcą po prostu podejmować. Czasem jest tak, że podejdą jeden dzień do pracy albo dwa i na tym to odpracowywanie tych osób się kończy. Potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o potrzeby mieszkaniowe naszej gminy, one są bardzo duże. Macie Państwo tutaj podane dane na 31 grudnia każdego roku i na dzień 31 lipca. Z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne. I co możemy zauważyć, że coraz więcej mamy wnioskodawców, którzy oczekują na lokal socjalny. Spowodowane to jest niskimi dochodami. I jeżeli chodzi o obecny stan tutaj na 31 lipca, 54 osoby, są to rodziny jednoosobowe, 2, 3, 4, 5. I mogę Państwu powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o gospodarstwa jednoosobowe, to mamy w tej chwili 19 takich wniosków. Rodziny dwuosobowe 10 wniosków, rodziny trzyosobowe 9 wniosków, czteroosobowe 12 wniosków i pięcioosobowe rodziny 4 wnioski. Są to matki z dziećmi, partnerstwa z dziećmi.
Jeżeli chodzi o osoby samotne, to są osoby bezdomne, wychodzące z domów dziecka, z zakładów karnych, bądź też przebywające w domach opieki społecznej. Proszę. Tutaj mam bardziej szczegółowo rozbite, jeżeli chodzi o strukturę gospodarstw domowych z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne w przypadku osób samotnych, matek z dziećmi, małżeństw oraz partnerów. Widać, że coraz więcej osób samotnych ubiega się o mieszkania. No są różne sytuacje losowe, które zmuszają do tego, no, że te osoby nagle zostały w życiu same, nie mają gdzie mieszkać i zwracają się z wnioskiem do gminy o taki lokal mieszkalny. Nie jesteśmy im w stanie zapewnić, no bo tych mieszkań po prostu nie mamy. Mieszkania uzyskujemy tylko z ruchu ludności, w momencie, gdy ktoś umiera bądź ktoś wyjeżdża i takie mieszkanie nam przekazuje. W okresie od 2019 do 2022 tutaj Państwu podałam, ile wniosków zostało złożonych w poszczególnych latach. Też z podziałem na mieszkalny i socjalny. Są to wnioski tylko te, które przeszły pozytywnie opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej. I też tutaj można właśnie zauważyć wzrost wniosków osób, które mają niskie dochody. Tutaj macie Państwo bardziej szczegółowo rozbite, jeżeli chodzi na osoby samotne, matki z dziećmi, małżeństwa i partnerstwa. Także tutaj taka bardziej szczegółowa rozpiska. Proszę dalej. W okresie od 2019 do 31 lipca dokonywane były również zamiany lokali mieszkalnych. Tutaj staramy się, żeby zwłaszcza pomóc rodzinom wielodzietnym, gdzie tych dzieci jest bardzo dużo. Są to nieraz rodziny 7, 8, 9 osobowe. I staramy się zamieniać na mieszkania, gdzie na przykład w gospodarstwie domowym mieszka jedna osoba, a zajmuje mieszkanie, które ma 60-80 metrów. Najwięcej tych zamian dokonaliśmy w 2019 roku i w 2021. Jeżeli chodzi o eksmisję, w 2019 roku w naszych zasobach dokonaliśmy 5 takich polubownych eksmisji, to znaczy takich eksmisji, które osoba poszła polubownie na inny lokal przez nas wskazany bez udziału komornika. Jedno mieszkanie zostało przez nas przydzielone osobie z zasobów PKP, w związku z tym, że tutaj gdybyśmy takiego lokalu nie przydzielili, automatycznie zarządca PKP obciąża nas stawką czynszu i musielibyśmy płacić co miesiąc równowartość kwoty, która jest u nich, a stawki w PKP są bardzo wysokie. 2020 i 2021 rok ze względu na epidemię były wstrzymane w ogóle jakiekolwiek eksmisje, nawet ze strony komornika. W chwili obecnej już takich eksmisji można dokonywać. Realizacja czynności wynikających z artykułu 62 i 64 prawa budowlanego. Tutaj, jeżeli chodzi o nieruchomości, to już Państwu wspomniałam, w 2020 roku na podstawie protokołu Urząd Miejski przekazał nam 10 nieruchomości, do których dokonujemy kontroli technicznych obiektów oraz prowadzimy dla tych obiektów książki budowlane. Na kolejnej stronie jest wykaz tych nieruchomości. I jeżeli chodzi o budynek przy Powstańców Wielkopolskich, Placu Wolności, Niepodległości, te budynki zostały nam przekazane w pierwszym półroczu 2020 roku, natomiast budynki od pozycji 3 do 9 w drugim półroczu 2020 roku. Dla tych nieruchomości wykonujemy te przeglądy, wybieramy najbardziej korzystnego wykonawcę i prowadzimy książki obiektu. Wszystkie dane, które do nas przychodzą, przekazujemy również do Urzędu Miejskiego celem realizacji zaleceń i wniosków wynikających z protokołów rocznych bądź też protokołów pięcioletnich.
Zarządzanie budynkiem baszty i świetlicami wiejskimi. Tutaj działalność rozpoczęliśmy od roku 2020. Jeżeli chodzi o budynek baszty, tutaj Państwu starałam się przekazać tak samo jak i w przypadku świetlic, jakie remonty były wykonywane oraz jakie mamy dochody z wynajmu pomieszczeń. Baszta, no jest to budynek, który nie wymaga zbyt wielu remontów. Także tutaj koszty przez ten okres 2,5 roku to jest 3140,28 zł. W roku 2021 mieliśmy awarię kotła, więc tutaj te koszty były troszkę większe. No, żeby zapewnić ciepło w budynku, musieliśmy to wykonać. Pozostałe to są takie drobne awarie na instalacji elektrycznej bądź też wodnej, które usuwane są przez nas na bieżąco na podstawie zgłoszeń. Jeszcze można cofnąć? Jeżeli chodzi o dochody z wynajmu pomieszczeń, w budynku baszty nie wszystkie pomieszczenia są wynajmowane. Mamy kilka wolnych. Są też pomieszczenia, które użytkuje Związek Harcerstwa Polskiego na parterze. Mamy też tam Ochotniczy Chówiec Pracy. W chwili obecnej no, jeden z użytkowników od 1 września już nam no, nie będziemy mieli dochodów. Widać, że dochody nam wzrastały. Nie wiem, jakie będą przewidziane do końca tego roku. Natomiast jest to kwota 24 500 do 31 lipca tego roku. Są to kwoty, które uwzględniają zarówno czynsz najmu, jak i media, które są zużywane przez użytkowników pomieszczeń w baszcie. Świetlice wiejskie. 2020 rok. Tutaj starałam się w każdym roku przedstawić Państwu wszystkie nasze świetlice, którymi zarządzamy. Jest to 14 świetlic. W przypadku świetlic również tutaj prowadzimy przeglądy budowlane. Prowadzimy książki obiektu. Tutaj można wspomnieć, że pierwsze, jak gdyby po, tak jak już wcześniej Państwo byliście informowani, że ostatnie przeglądy były wykonywane w 2011 roku i później w 2019 roku dopiero były przeglądy następne zrobione. Te przeglądy dokonał jeszcze Urząd Miejski w Lubsku, natomiast od 2020 roku Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym wykonuje te przeglądy już systematycznie co roku. Staramy się, aby te przeglądy były wykonywane w okresie wiosennym do 30 czerwca maksymalnie, żeby zostały zakończone. 2020 rok to jest początek naszej działalności związanej z zarządzanymi świetlicami. Mieliśmy tutaj już kilka takich większych awarii, jak naprawa dachu w Dąbrowej, czy też w Chociczu naprawa instalacji elektrycznej. Pozostałe koszty to były takie drobniejsze. W wielu świetlicach nie było wykonywanych żadnych remontów, wówczas nie było potrzeb. Kolejny rok, 2021, to już są większe remonty. Chocimek, tutaj największe było, dach nam przeciekał, więc ten dach był pokryty papą jednokrotnie. I Państwo zapewne pamiętacie, jak taki był pożar budynku w Chociczu. Jest to budynek, który bezpośrednio przylega do naszej świetlicy. Przepraszam, Chocinku. I w momencie, kiedy tam uległ dach spaleniu, a byliśmy na wspólnym przyłączu elektrycznym, no musieliśmy się odłączyć dla swojego bezpieczeństwa i wykonaliśmy te roboty elektryczne z przeniesieniem skrzynki elektrycznej, zmiany położenia licznika. W Dąbrowie, możemy się cofnąć? W Dąbrowie Leśnej materiały budowlane malarskie. Tutaj odmalowaliśmy salę główną. Było to wykonywane przy pomocy też osób, które odpracowują na rzecz gminy z prac interwencyjnych. Pozostałe tutaj, w przypadku pozostałych to są drobne prace. I jeżeli chodzi o pozostałe świetlice wiejskie,
Luton. Tutaj mieliśmy, bo często też o tym mówiliśmy, że nie można było korzystać z ogrzewania. Tutaj była też dokonana naprawa przewodu kominowego i z rurą zapiecową. I takie drobniejsze rzeczy budowlane, które są wykonywane w świetlicy. W Osieku. Tutaj mieliśmy ułożone płytki w kuchni, wymiana uszkodzonych płytek na schodach, roboty na instalacji elektrycznej wodnej i pozostałe drobne na różne materiały. Mieliśmy też kłopot, jeżeli chodzi o świetlice mieszkaniowe, w momencie, kiedy był okres zimowy, instalacje wodne nam szczelały i jak Państwo zauważyliście, w niektórych wspólnotach mieszkaniowych jest taka kwota 492 zł wymiana wodomierza. Wodomierze po prostu nam czasnęły. Czasem było tak, że dochodziło do awarii i wycieku wody, co się odbijało na kosztach, ponieważ byliśmy obciążani bardzo dużym zużyciem za wodę. Kolejny rok, 2020 rok, drugi, czyli bieżący. Większy remont tutaj widzimy w Lutolu. Było to odgrzebienie ścian w sali głównej, kuchni i korytarza, skucie tynków, tam gdzie było oczywiście to konieczne, nałożenie nowych tynków, malowanie. To jest największa kwota 5700. Plus dodatkowo zakupiona farba do pomalowania pomieszczenia gospodarczego, która była wykonywana tutaj przez mieszkańców sołectwa. Zakup farby również do pomalowania pomieszczeń toalet. W Mokrej roboty dekarskie. Mieliśmy zgłoszenie od pani sołtys o zalaniu świetlicy. Poderwało dachę, zgłosiliśmy to do ubezpieczenia. Otrzymaliśmy wyższe środki niż kosztowała nas naprawa tego dachu. Do pomalowania została nam jeszcze świetlica. W miejscowości Osiek, tutaj również z pomocą wiejskiego koła gospodyń, dziękuję. Zrobiliśmy troszkę remontów, jeżeli chodzi o remont pomieszczeń WC, jak również pomieszczenie gospodarcze, gdzie była wilgoć, musieliśmy skuć te ściany, zostały one pomalowane. Również zakupiliśmy farby do odświeżenia sali głównej. I też Państwo tutaj możecie zauważyć, w przypadku dwóch świetlic również znowu mieliśmy w sezonie grzewczym problem. To dotyczy tych dwóch świetlic, które są kontenerowe, rasznik, tymienice. No, instalacja nam szczeliła i musieliśmy wymieniać wodomierze. Podsumowanie, jeżeli chodzi o remonty w latach 2020 do 31 lipca bieżącego roku, są to środki wydane na remonty w poszczególnych świetlicach. Ogólnie przez 3 lata wydaliśmy 36 221 zł. Do końca roku jeszcze mamy kilka miesięcy, więc pewnie jeszcze jakieś drobniejsze rzeczy zostaną wykonane. Nie mieliśmy żadnych remontów na świetlicy wiejskiej w Mierkowie. Tam została duża inwestycja wykonana przez Urząd Miejski związana z montażem pompy ciepła, która funkcjonuje w tej chwili. No, świetlicy akurat tej znajdują się dary dla Ukrainy, więc też tam w tej chwili remontów nie wykonujemy. Kolejne dochody. Tutaj Państwu rozbiłam na dochody dotyczące wynajmów komercyjnych, czyli jakieś wesela, chrzciny, zabawy. Związane jest to też ze środkami, które gmina pozyskuje z wynajmu tych świetlic. Macie Państwo przedstawione w przypadku każdej świetlicy liczbę wynajęć, czynsz najmu i zużycie mediów. W 2020 roku i w 2021 należy pamiętać, że świetlice nie były wynajmowane przez kilka miesięcy ze względu na to, że nie mogły się odbywać spotkania związane to z epidemią. Jednakże w momencie uruchomienia tej możliwości te świetlice były wynajmowane. Tutaj największe widać zainteresowanie świetlicą w Dłużku, gdzie takich wynajęć było aż 10.
Nie mamy żadnych wynajęć w Mokrej, no ze względu na to, że ta świetlica, tak jak i w Chocimku, aczkolwiek w Chocimku po gdzieś pojedyncze wynajęcia mamy, nie, są to dwie świetlice, które nie mają przyłącza ani wodnego, ani kanalizacyjnego. W przypadku Chocimku, jeżeli odbywają się wynajmy świetlicy, to mieszkańcy po prostu korzystają z kanalizacji wody gdzieś w mieszkaniu, natomiast tutaj tylko urządzają zabawę. W 2021 roku również mamy Dłużek, gdzie jest największa liczba wynajem, ale tutaj już mieliśmy aż 4 świetlice, gdzie nie było żadnego wynajęcia. Mokra, Mierków, Górzyn, Dąbrowa. Jeżeli chodzi o Górzyn, to Państwo wiecie, no świetlica bardzo duża, ale niestety wymagająca bardzo dużych remontów. Tak. Instalacja wodna czy kanalizacyjna jest tam w tak złym stanie, jest ona poszatkowana, oberwana, więc po prostu no, ze względu nawet dla bezpieczeństwa też nie wynajmujemy tej świetlicy. 22 rok. Tutaj mamy praktycznie dopiero 7 miesięcy, a możemy zauważyć, że tych wynajęć świetlicy jest tyle samo, co w poprzednich okresach, gdzie mieliśmy te 12 miesięcy. I tutaj już mamy troszkę więcej wynajęć, bo jeżeli chodzi o Osiek, też jest bardzo często wynajmowane i Dłużek, który nam przoduje. I możecie Państwo zauważyć, no, zauważyć najwięcej w tym roku Chocicz. Także tutaj dobrze, że udało się pozyskać te środki rządowe w przyszłym roku, jeżeli będzie taka możliwość, ta świetlica będzie wykonana, więc na pewno też będzie więcej tych wynajmów. I podsumowanie. Tu już bardziej widać za ten okres 2,5 roku, Dłużek 25, Chocicz 19, 17 osiek, a niestety Mokra 0. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Pani Kierownik. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Kierownik? O. Nie wiem, Burmistrzu, ile 130, kosztowało. 130 tysięcy. 130 tysięcy, bo to jeszcze tutaj Pani nie wszystko mówiła, bo mówiła o swojej działalności bezpośrednio. Tutaj jako zakład gospodarowania mieniem komunalnym i nie wspomniała, tylko później wytłumaczyła, że w Mierkowie to była inwestycja bezpośrednio z budżetu gminy, nie poprzez zakład gospodarowania mieniem komunalnym. W Starej Wodzie tak samo było i też pani nie wspomniała o tutaj przebudowie instalacji elektrycznej też z budżetu gminy bezpośrednio. W tym roku to kilkanaście mieszkań. Wykonaliśmy przebudowę, to jest też nam na ponad, tak, tak, ponad 200 tysięcy złotych. Mamy kilka mieszkań, no, mówiła Pani, że skąd się biorą mieszkania, jak, no, zostały nam po mieszkańcach, którzy no, albo odeszli, albo wyjechali. I no, są to mieszkania najczęściej w tragicznym stanie. Elektryka jeszcze jest aluminiowa i w tym roku wymieniliśmy kilkanaście takich instalacji. My szykujemy te mieszkania do zasilenia. Nie mówiła też Pani, ile ogólnie przez ten czas przydzieliliśmy mieszkań. No tam było między wierszami, ale w wielodzietnych rodzinach, ale naprawdę nam się dużo udało przydzielić lokali rodzinom, przede wszystkim wielodzietnym. Są to dane wrażliwe, tego się nie podaje tak ze szczegółami, ale niezła tam się nazbierała ilość tych mieszkań. W tej chwili też szykujemy ponad 10 co najmniej do przydziału. Myślę, że dopiero w momencie, kiedy uda nam się zaadoptować Urząd Miejski przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na mieszkania komunalne, wtedy troszeczkę no, nadrobimy tych strat. Tam można tych 20-30 mieszkań będzie przygotować na potrzeby mieszkań komunalnych i socjalnych. Jest przygotowana specustawa rządowa. Mam nadzieję, że to przez Sejm przejdzie, że będzie uproszczony system właśnie adaptacji takich pomieszczeń na mieszkania komunalne. Tutaj jeszcze Pani wspominała o tych należnościach.
to też bym wytłumaczył, bo tam nieraz jest tak, że ktoś nie do końca rozumie i myśli, że to jakby my jesteśmy winni te 5 milionów. Te 5 milionów to są nasze pieniądze, których nie otrzymaliśmy, tak? Czyli cały czas gonimy te pieniądze. Pani to dawała, że mamy różne metody windykacji, ale też poprzez Państwa uchwałę, że można odpracować, no ale są odsetki bankowe i teraz nam wzrosło znowu, chociaż z tej kwoty bazowej schodzimy w dół. Tak, należność nam schodzi w dół, natomiast odsetki rosną ze względu na wysoką kwotę. No dokładnie. Odsetki praktycznie co miesiąc są podwyższane. No, także tutaj te parę rzeczy Pani pominęła. Ja tylko jeszcze chciałbym, żeby można było wrócić do tych remontów tego roku, chyba 21 i 22. W świetlicach wiejskich mieliście Państwo petycje. Niektóre problemy były na komisji właśnie tych petycji i wniosków mieszkańców. I tam były pomysły na takie duże przebudowy, podcinki, wilgoć. I tutaj no były takie rozmowy na komisji, ja też byłem, że wykonamy ten remont. I proszę tak, w tym roku jak to jest, tam było, ja to widziałem, ale jakby mogła Pani wrócić i do radnych przedstawić, jak ten remont po petycji. Bo ja wtedy stwierdziłem, że my remont jesteśmy w stanie wykonać, odgrzybić, no tą wilgoć zlikwidować. I podejrzewałem, że nie jest to związane właśnie z złym wykonaniem izolacji tej takiej poziomej, że teraz by trzeba było podcinkę, bo tam była kiedyś z pieniędzy unijnych wielki remont już wykonany w świetlicy w Lutolu i podłoga taka specjalna, no prawie 40 tysięcy kosztowała. W momencie jakbyśmy tą inwestycję proponowaną zaczęli wykonywać, musielibyśmy to wszystko zepsuć. No ale poszło to inaczej, jakie koszty, ja wiem co było, ale jakby Pani radnym przedstawiła, co tam trzeba było wykonać i jak to Pani poszło. Największa wilgoć była w kuchni, tutaj w tej części, gdzie jest zlew. I też na sali pojawiały się, to praktycznie dochodziło tak gdzieś do wysokości metra. My skuliśmy, odgrzybiliśmy te tynki, ale również zauważyliśmy, że kratki wentylacyjne, które znajdują się na sali głównej i w kuchni, były pozatykane. One były, już nie pamiętam, jakimiś tam materiałem takim, żeby powietrze nie wchodziło do sali. No, wewnątrz mineralną. Tak. To w momencie, kiedy trwały te roboty, to żeśmy to pousuwali i były też te kratki wymienione, zostały zakupione. Tam bodajże chyba 7 sztuk. Również w pomieszczeniu kuchni do wentylacji był podpięty okap, no, który też ograniczał wentylację. To na końcu będzie. Tutaj. To było. To jest tak, 5700 to jest odgrzybienie tych ścian sali głównej, kuchni, korytarza, skucie tynków, nałożenie tynków i malowanie. I kratki wentylacyjne 113,75. No i reszta farby. Także tutaj my zajęliśmy się tylko tymi ścianami, tak, gdzie to była wilgoć. No przede wszystkim trzeba też wieczyć te pomieszczenia. No to ja nie mówię tutaj tylko w Lutolu, ale też w innych świetlicach, bo brak wentylacji i właściwego użytkowania świetlicy no też powoduje to zawilgocenie i powstawanie grzyba. Myślę, że tutaj nie ma słów, sam myślałam, że będzie. Wykonanie, proszę Państwa, zaleceń takich było przez spotkanie, była petycja, odpowiedź, jest akcja, jest reakcja. To już wszystko działa i nie trzeba, nie wiadomo jakich, kiedy inwestycji wykonywać. Wystarczy tylko odnowić, prawidłowo coś tam udrożnić i to już funkcjonuje. Tak, i powinno funkcjonować. Tu jesteśmy jeszcze na bieżąco w kontakcie zarówno z sołtysem Lutolu, jak i kominiarzem. Teraz po tej imprezie, która ma być na początku września w Lutolu, jeszcze podejdzie tam kominiarz i posprawdzamy funkcjonowanie samego pomieszczenia kotłowni. Ze względu na to, że tam było zagracone, no trzeba je uporządkować, żeby ten dopływ powietrza do tych pomieszczeń wszędzie był.
To jeżeli można, panie przewodniczący, ja tylko państwu zwrócił uwagę na zmianę systemu zarządzania tymi nieruchomościami. Tam też jest baszta i są te inne pomieszczenia gminne. No, zaczyna się to sprawdzać. Przede wszystkim prawnie uregulowane zasady zarządzania i przeglądów takich technicznych obiektów. Przykład w mokrej świetlicy, czyli jak jest przegląd, to jest ubezpieczenie. Bo nikt, no można sobie ubezpieczyć świetlicę czy budynek bez przeglądu, ale jeżeli jest jakaś awaria, no to wtedy się ubezpieczyciel pyta o książki obiektu i patrzy, czy są na bieżąco. No i w tym przypadku zalania dachu okazuje się, że wszystko jest przygotowane, są przeglądy. Było zdarzenie, była burza, było zalanie. Są pieniądze, jest zwrot, jest naprawa. Nie? Czyli to wszystko działa. Podobnie w Lutolu, no ktoś zgłasza, że jest problem, że jest wilgoć. Jest zarządca, nie ma samowoli budowlanej, jest tylko właśnie sprawdzenie kominiarza, odpowiednich osób wykwalifikowanych, kominiarskich tam zaleceń i już jest efekt. No, wspominała pani tam jeszcze o różnych przypadkach. No ja tylko tak sobie państwu powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobra działalność tutaj właśnie tej naszej jednostki organizacyjnej. No i są efekty. Wspominała pani tam o kwotach, o pieniądzach. No coraz więcej staramy się, żeby wchodzić w remonty. To też te pieniążki, które szły bezpośrednio z budżetu, no to już kilkanaście mieszkań będzie takich, które można będzie przyznać komuś do użytkowania. No ze względu nawet na bezpieczeństwo nie można było, bo instalacja no jeszcze niekiedy przedwojenna. Także takie rzeczy wykonujemy non stop. Gonimy tego króliczka, bo tych osób, które żyją w ciężkich warunkach i z wielodzietnych tych rodzin mamy bardzo, bardzo dużo. To ja tylko jeszcze bym dodał, że pana dyrektora OSIR-u nie ma. Ja nie chciałbym przedłużać i on może na następnej komisji czy na sesji coś tu przedstawi, bo to też jest powiązane są tematy. Tu mam placę zabaw i też prosiłem pana dyrektora, żeby to boisko Arena Górzyn, żeby przedstawił, co jest zrobione, co jest wykonane i co jest na placach zabaw. I to by tyle czasu kosztowało, co wystąpienie tu pani kierownik. Ja myślę, że jak pan dyrektor wróci, to sam przedstawi. Tych placów zabaw jest no, ponad 20 i są działania już w Górzynie wyprowadzone, książki przygotowane, wszystko imponująco to wygląda i wszystko funkcjonuje. To tak następnym razem pan dyrektor może, jak pan przewodniczący pozwoli, to byśmy oczywiście się dowiedzieli, bo to są takie tematy, które nas tu absorbowały. No, były na różnych spotkaniach. No, i różne dyskusje i różne wpisy, to trzeba się zapytać. Także ja tu chciałbym tylko osobiście pochwalić moją kierownik i całą załogę za właśnie taką rzetelną pracę, skrupulatną. To jest działanie frontowe, codziennie spotkanie z mieszkańcami, w wspólnotach, w mieszkaniach. No nie jest takie proste. No, no dzisiaj tam wspomniała pani, ile tych pieców jest, ile trzeba jeszcze z Dunów. A ja myślę, że nam się tych pieców trochę teraz więcej pojawi z różnych przyczyn. No, także to tyle, co mogłem dodać. Dziękuję. Proszę pan radny Robert Słowikowski. Mogę pytanie jeszcze, bo mówiła pani o tych mieszkaniach 80-metrowych. Czy są jeszcze takie, gdzie jedna osoba mieszka na 80-metrowym i nie chce się zamienić? Mamy jeszcze takie mieszkania. Ale są to mieszkania, na przykład, na których mieszka jedna osoba, regularnie płaci i nie mamy z nią żadnych problemów. Nie, no ja pytam o takie, natomiast właśnie, jeżeli, nie płacą. Tak, natomiast jeżeli takie są też, takie nie płacą, no w tej chwili, jeżeli już można dokonywać eksmisji, to będziemy próbowali zachęcać do zamiany. No to tak, z tą eksmisją to trzeba uważać, bo to jakby nie było nasi mieszkańcy i przez lata mieszkali, pracowali, no gdzieś się kiedy zagubili i przy eksmisji trzeba dać mieszkanie zastępcze i wcale nie w gorszym stanie. Na przykład z takich bez danych osobowych to jesteśmy w trakcie zamiany mieszkania takiego około 70 metrów czy pokoje, łazienka, kuchnia, balkon. No wiadomo, po zamieszkaniu pewnym jakimś czasie,
no, zamieniamy na mieszkanie, no, tak zwaną kawalerkę, z tym, że no, tą kawalerkę uzyskaliśmy w stanie katastrofalnym. Tak? No, tak. Żeby kogoś namówić, to starszą osobę, żeby przeszła do kawalerki, ta kawalerka musi wyglądać jak mieszkanie prawdziwe dla ludzi. No i my to przygotowujemy, tu na dniach będzie taka zamiana. Odblokowujemy takie mieszkanie właśnie trzypokojowe, gdzie no mamy rodzinę siedmioro dzieci, mamy pięcioro, no zobaczymy, bo to komisja też tam, czy nieraz takie zamiany można i bez komisji, no ale staramy się gremialnie patrzeć, komu to jest bardziej potrzebne. I taka pierwsza zamiana już pójdzie, tak. A mamy jeszcze mieszkań, mamy takie jedno na ulicy Sportowej, większe mieszkanie, mamy na blokach, mamy ze dwa czy trzy na Przemysłowej. To na Kińskiego. Centrum miasta też mamy centrum takich, które po prostu zostały wolne, ale my tam przygotowujemy przede wszystkim media, tak? I przede wszystkim prąd. I doprowadzamy kanalizację, wodę. I żeby remont, jak miał być remont, to remont takiego w znaczeniu no, pomalowania, a nie przebudowy mieszkania, bo sobie te mieszkania, rodziny sobie nie poradzą same. Nie, nie poradzą, chociaż stając na komisji mieszkaniowej, no wszyscy mówią, że posiadane środki są w stanie wyremontować, natomiast po przydzieleniu lokalu mieszkalnego często bywa tak, że no nie radzą sobie z tym. Bo taki remont ich przerasta, tym bardziej, no, że no lokale, jak już burmistrz tutaj mówił, no są nieraz no, w tragicznym stanie. No ale do końca roku mamy zamiar tak przed zimą. Tak, kilkanaście mieszkań jest szykowanych w tej chwili. Proszę, czy ktoś z radnych ma jeszcze pytanie do pani kierownik? Może ja spytam, czy planowane są w najbliższym, w późniejszym okresie jakieś prace w kaplicy cmentarnej? To jeżeli chodzi o kaplicę cmentarną, to tutaj już należy do kompetencji Urzędu Miejskiego. No inwestycja musi pójść z Urzędu Miejskiego, czyli znaczy z Rady Miejskiej, z budżetu, tak? I wtedy podobnie jak ze świetlicami. No pani tutaj kierownik nie poradzi sobie z tych środków bieżących. Druga ja rozumiem, sprawa, tylko że, czy planowane coś jest takiego dla mnie. Jako inwestycja. Tutaj nie wiem, dlatego że my tylko prowadzimy książkę obiektu i przeglądy. Pani Witos się zajmuje. Tak, tak, to już Wydział Ochrony Środowiska. Dobrze. Ja bym jeszcze prosiła. Proszę bardzo, pani Adriana Rotkis. Nie wiem, czy dobrze widziałam, ale koszt najmu, wynajmu sal jest, pokrywa koszty mediów, tak? Nie, to są dodatkowe opłaty. Osobno czynsz, pokazałam jakie mamy dochody i osobno z mediów. Mogę zobaczyć już teraz. Na sam koniec. O, także jeżeli chodzi o czynsz najmu, to mamy dochód w wysokości 6520 za 2020 i tam było ponad 3700 za media. Także to te dwie pozycje. Okej, dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję pani kierownik. Dziękuję. Tą przebudowę, przede wszystkim modernizację ogrzewania centralnego w świetlicy w Białkowie, tam jest też filia biblioteki. No i będzie w tym roku wykonane centralne ogrzewanie na pompę ciepła. No plus potrzebne jeszcze dodatkowe remonty, również przebudowę instalacji elektrycznej. Także tu takie różne rzeczy fajnie to idą. Fajnie to przodu idzie dobrze. Nie wszystko naraz, ale tak po małymi kroczkami dochodzimy do jakiegoś celu. Punkt czwarty porządku obrad. Informacja przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 22 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym omawiane były dwie petycje. W punkcie 6 oraz 7 będziemy podejmować uchwały w tych sprawach. Proszę może teraz przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu, panią Ewę Śmiałek-Kowalewską, przedstawienie informacji z prac komisji. W okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku spotkała się w dniu 29 sierpnia. Głównym tematem spotkania była wizytacja szkół i przedszkoli pod kątem organizacji roku szkolnego. Wszystkie jednostki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego. Jeśli chodzi o bazę, to zostały wykonane drobne prace remontowe, malowanie, wymiana lamp, wymiana ogrodzenia, usunięto usterki.
Kadra pedagogiczna jest w zasadzie skompletowana. Jedynie w dwóch przedszkolach są wakaty na 6 godzin dla pedagoga. Dyrektorzy placówek zgłaszali zapotrzebowanie na środki finansowe dotyczące wymiany dwóch placów zabaw w dwóch przedszkolach, bo są to już stare urządzenia drewniane. I jedna propozycja rozbudowy placu zabaw przy szkole podstawowej numer 3, ponieważ z tego placu korzysta 200 dzieci. To jest oddziałów przedszkolnych i z przedszkola. Środki finansowe na wyposażenie w laptopy pracowni informatycznych w dwóch szkołach, w SP Górzyn i SP 2, zostały wyremontowane dwa nowe gabinety informatyczne. No i jak gdyby jest taka potrzeba na przyszłość o wyposażenie. Remont całej instalacji elektrycznej w dwóch szkołach, czyli SP1 i SP3 oraz jednym przedszkolu, to jest przedszkole numer 1. No, remont kapitalny przedszkola numer 5, bo tam zacieka i ściana i w ogóle instalacje też jest wszystko do robienia. Remont dachu sali gimnastycznej w szkole numer 3. Ten dach był robiony, ale w obecnej chwili po przeglądzie okazuje się, że materiały nie zostało to tak zrobione i już w obecnej chwili zaczynają się pierwsze zacieki, więc to w przyszłości. Remont podłogi oświetlenia sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 2. Okazało się, że gdzieś od dołu woda podsiąka, trzeba było wyjąć klepki. Suszą to teraz, nie wiedzą co, prawdopodobnie gdzieś od dołu to idzie w całość. No i jakieś tam oświetlenie jest bardzo stare jeszcze. No i zgłaszano też na drobne jakieś tam remonty oraz zakup wyposażenia, czyli jakieś szafki, lampki, drabinki do sali gimnastycznej w SP2, bo tam są jeszcze po niemieckie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to należy do jakby jurysdykcji dyrektorów, prawda, żeby w swoich budżetach ujęli to wszystko, prawda, i będziemy robić. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej, na którym radni omawiali i opiniowali projekty uchwał, wszystkie projekty uchwał. Zaznaczam punkt 5 porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionego w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubsko. Proszę panią zastępcę naczelnika wydziału, panią Ilonę Witewską, o przedstawienie projektu uchwały. Jak powiedziałem wcześniej, projekt był omawiany. Proszę tylko powiedzieć, jaka to jest kwota, czy to było wszystko zgadniane, a było. Kwota to jest za szeregowania każdego nauczyciela. Jeżeli jest dyplomowany, no to tam będzie miał wynagrodzenie własne, odpowiednie wynagrodzenie, tak? A no, uchwała była przedstawiona Państwu, tak? Mam czytać jeszcze raz? Nie ma potrzeby. I to jest 22 godziny tygodniowo każdy pedagog, tak? 20. Każdy jedno. Czy są dodatkowe pytania? Nie widzę w takim razie. Dziękuję Pani Naczelnik. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionego w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubsko. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 6 porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Proszę pana zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw i Petycji o przedstawienie projektu uchwały. Rozmawialiśmy też o niej szeroko. No cóż tutaj można powiedzieć, może... Szanowni Państwo, projekt uchwały był omawiany może wniosek na wspólnej komisji przed sesją. Czy mam odczytywać
Znaczy może treść? Pełną treść nie trzeba, może takie najważniejsze z wniosku rzeczy, żeby tutaj nasi internauci po prostu zobaczyli, o co tutaj... Przeczytam całość. Tak? Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Rada Miejska w Lubsku uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej Rada Miejska w Lubsku postanawia rozpatrzeć petycję negatywnie z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dla jasności może odczytam pełne uzasadnienie. Chyba nie ma potrzeby takiej. Nie ma potrzeby? Nie ma potrzeby. Okej. W takim razie proszę o... W każdym razie jest to niezgodne, że tak powiem, z prawem tak naprawdę i nie możemy takiej petycji przyjąć. Zgadza się. Proszę Państwa, w takim razie... Bo nie ma więcej pytań, prawda? Tutaj nie ma chyba o czym dywagować. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały rozpatrzenia petycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Proszę pana Karola o przedstawienie projektu uchwały, który również był omawiany szeroko na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę. Krótko. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie rozpatrzenia petycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Rada Miejska w Lubsku uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rada Miejska w Lubsku postanawia rozpatrzeć petycję negatywnie z przyczyn zawartych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ten projekt także był szeroko omawiany. Tutaj może przeczytamy jednak uzasadnienie. Mhm. Może takie najważniejsze rzeczy, chyba że pan streści sam. Przeczytam całość. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2022 roku zapoznała się z petycją i stwierdza, co następuje. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 5b wspieranie i powszechnianie idei samorządowej Młodzieżowa Rada Gminy punkt pierwszy. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Punkt drugi. Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta lub burmistrza, podmiotów reprezentujących zainteresowanie środowiska, w szczególności a organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie danej gminy, b. samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. Odnosząc się do powyższego zapisu, komisja podkreśla, iż petycja została zgłoszona przez osobę fizyczną niezamieszkałą w gminie Lubsko, a co za tym idzie, petycja powinna zostać rozpatrzona negatywnie. Jednocześnie członkowie komisji jednogłośnie zaznaczają, że jeżeli pojawi się inicjatywa lokalnej młodzieży poparta działaniem i dążeniem do utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, komisja raz jeszcze pochyli się nad wnioskiem. Do posiedzenia komisji 22 sierpnia 2022 roku nie było w gminie żadnych oznak zainteresowania utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy przez lokalną młodzież. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu rozpatrzyła jednogłośnie petycję negatywnie.
Taką rekomendację komisja przedstawiła Radzie Miejskiej w Lubsku celem dalszego procedowania. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada postanawia uwzględnić opinię komisji i uznać petycję za bezzasadną. Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu artykułu 13 ustęp 1 ustawy o petycjach. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2022. Proszę panią skarbnik Annę Ogórską o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej był omawiany na komisjach przed sesją. Projekt w swej treści dokonuje zmian w załączniku o dochodach, w załączniku o wydatkach. Zmienia się także załącznik związany z przychodami budżetu gminy poprzez jego zmniejszenie o 130 tysięcy złotych. Projekt uchwały przewiduje także zmiany w załączniku o dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a także dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Czy istnieje potrzeba dokonania jeszcze szczegółowych objaśnień którejś z pozycji zaproponowanych zmian w uchwale? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubsko na rok 2022. Proszę o uruchomienie głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubsko na lata 2022-2036. Proszę panią skarbnik. Szanowni państwo, projekt uchwały był tak samo jak uchwały budżetowej omawiane na posiedzeniu przed sesją. Najistotniejsze zmiany dotyczą wykazu przedsięwzięć. Proponuje się rezygnację z przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Tuchola Żarska i zwiększeniem wydatków o kwotę 1 200 000 zł na realizację zadania pod nazwą System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie, modernizację ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową. Limity przewidzianych wydatków w 2023 roku jest to 416 tysięcy złotych. Limit wydatków na 2024 9 104 tysiące złotych. Czy mają państwo dodatkowe pytania do pani skarbnik? Jeżeli nie, dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubsk na lata 2022-2036. Proszę o uruchomienie głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Punkt 10 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę o składanie pisemnych interpelacji i zapytań. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Punkt 11 porządku obrad. Interpelacje i zapytania sołtysów. Proszę o składanie pisemnych interpelacji i zapytań. Nie widzę. Sprawy różne. Informuję, że radni otrzymali rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z dnia 29 lipca 2022 roku. Radni otrzymali również petycję dotyczącą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz petycję w sprawie utworzenia oddziału zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakup broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Wyżej wymienione pismo zostało dostarczone radnym drogą elektroniczną. Tak jak mówiłem, jak prosiłem wcześniej, może pan radny Robert Słowikowski zacznie coś na temat tak drogi, żebyśmy wiedzieli więcej, tak? Czym... Coś zacznę. Tak. Szanowni państwo, no ja niestety, ale no nie chciałbym się powtarzać, ale tak jakoś trochę może postaram się poukładać to, co dotyczy drogi remontu, drogi ulicy Kilińskiego.
Znaczy, burmistrz w swoim wystąpieniu zadał takie pytania, na które oczywiście proszę nie myśleć, że ja na nie odpowiadam, tylko to jest jakaś moja osobista taka, tylko osobisty taki będzie komentarz. No pytanie, dlaczego ulica Kilińskiego za 1,5 miliona, a nie w Jasieniu Sienkiewicza za 5 milionów? No, ja jako mieszkaniec Lubska, no to się cieszę, że nie ulica Sienkiewicza, tylko ulica Kilińskiego w Lubsku. To taki mój osobisty komentarz, to po pierwsze. Drugie pytanie, dlaczego ulica Kilińskiego, bo to nie jest PGR, w sensie ulica nie jest związana z PGR-em. No, wybaczcie państwo, ale to również jest chyba dla mnie jako dla mieszkańca to dobrze, że się tak okazało, że jednak ulica Kilińskiego, czy ona jest, czy ona nie jest, ale jest jakby zaplanowana do remontu. I całkowicie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, które padło podczas spotkania 19 sierpnia w piątek. No, ze stwierdzeniem, że lepiej byście zrobili ulicę, drogę z Dłużka do Nowej Roli niż ulicę Kilińskiego. No, mi osobiście oczywiście bliżej jest do ulicy Kilińskiego, bo myślę, że jeśli zepniemy w całość te wszystkie remonty, ja jestem osobiście zbudowany, panie burmistrzu, że tak naprawdę Lubsko, rzeczywiście zgadzam się z tym, jest jedną wielką budową teraz, bo biorąc pod uwagę te zaplanowane oczywiście drogi również, remontowane, przebudowywane, jak zwał, tak zwał. Sportowa, Wrocławska, która wchodzi w ulicę Przemysłową, wejście w Powstańców Wielkopolskich, zaplanowana Poznańska, no nie chcę się tutaj powtarzać. Pasuje do tego idealnie remont ulicy Kilińskiego. Idealnie. Dlatego nie bardzo rozumiem, dlaczego jest tak dużo dyskusji na temat w ogóle tej inwestycji. No trochę jestem zdziwiony. Ja powiem tylko krótko. Na tym spotkaniu prezes Żaczyk wyliczył koszty nowych przyłączy na około 500 tysięcy złotych i robociznę 50 tysięcy złotych. Słucham? Powiedziałem około 500 tysięcy złotych. W całej dyskusji, no tutaj burmistrz powiedział, że 500 tysięcy złotych to oczywiście jesteśmy w stanie dać i jeżeli tylko nas puścicie powiedzmy na tą drogę, to będziemy to robić. Problemem tak naprawdę jest koszt nawet nie wykopów, tylko później zasypania tych wykopów za fachowo chyba to się nazywa jakieś tam zawibrowanie, przygotowanie do położenia nowego tego dywanika. I tutaj zgody nie było i to był po prostu jeden wielki chaos w dyskusji. I szczerze mówiąc, bez tej jakby informacji, bez tej decyzji z obu stron, szczerze mówiąc, nic tego dobrego dla tej inwestycji powiedzmy nie wyszło. W kontekście oczywiście osiągnięcia jakiegoś porozumienia. Ja powiem tylko tak, że jeśli powiat tą drogę nam zrobi w tym projektowanej wersji, czyli nowy dywanik, nowe chodniki, nowa nawierzchnia chodników, to oczywiście efekt estetyczny będzie na pewno super, bo to nie ma dwóch zdań. Tutaj mam przygotowane, za chwilę państwu rozdam, zdjęcia z ulicy Kilińskiego, jak ona wygląda. Także to jest kwestia, no myślę, że no, bardzo czytelna i jasna. Oczywiście zgadzam się z wątpliwościami, które przedstawiał burmistrz, że to była wrzutka w sensie powiatu, nieprzygotowana. Tylko ja traktuję te 1,5 miliona złotych również jako dofinansowanie. Jest to w pewnym sensie dofinansowanie, bardzo upraszczając powiedzmy ten temat. Czyli ktoś nam daje, przepraszam, ktoś nam może nie daje, ktoś chce coś zrobić na terenie gminy, a my tego nie chcemy. Ja wiem, że to są koszty dodatkowe, bo nie wiem, czy to będzie koszt około, jak pani sekretarz mówiła, 500 tysięcy, 700. My tylko żeśmy sobie gdybali tak naprawdę. Ale myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby jednak tą ulicę Kilińskiego wpasować w te drogi, które są remontowane i to jest dla nas powiedzmy no, na plus poprawy naszej infrastruktury drogowej.
I co powiem jeszcze? No jeżeli ta droga zostanie wyremontowana bez jakby modernizacji czy remontu, bo remont to jest jeszcze, szanowni państwo, nie przebudowa, to jest coś nowego. Remont to jest tak w przypadku drogi i również urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Jeśli się to naprawia, to jest remont i tego się trzymajmy. I też to może nie tak wprost powiedział pan prezes, ale tak to powiedzmy wybrzmiało. Dlatego uważam, że powinniśmy ten temat dyskutować mocno i trzymać kciuki, żeby to się po prostu udało i pokonać te wszystkie problemy takie nietechniczne, bo techniczne to tutaj nie usłyszałem na tej komisji, tylko może takie powiedzmy prawne, w sensie, żeby zdążyć z tymi wszystkimi uzgodnieniami, ale jest na to szansa, ponieważ czas jest, no nie jest krótki, bo 9 miesięcy, tylko trzeba mieć jakby dobre chęci. Tylko tyle. Ja dziękuję bardzo, bo już jestem zmęczony tą tłumaczeniem kwestii tej drogi. Panie Robercie, właśnie tutaj pani przewodnicząca złożyła interpelację i czego ona dotyczy. Właśnie też podpisaliśmy się tutaj my, nas trójka, żeby zaprosić właśnie starostę na wspólne posiedzenie komisji, jak tutaj zwołam, kiedy będzie mu też pasowało w terminach już pracownika właśnie wydziału merytorycznego. No i będziemy wtedy rozmawiać, tak? Będzie najlepiej, moim zdaniem. Jeszcze mogę, ja przepraszam, tylko skończę, panie burmistrzu, dwa zdania. No wyobrażacie sobie, że nie wiem, powiat położy drogę, nową nawierzchnię, za dwa miesiące koło radnej Rotki będzie dziura, trzeba będzie wykopać, ale to pójdą komentarze. Mówimy, panie radny, mówimy w kółko o tym samym. Pan przewodniczący, musi być spotkanie, muszą być dwie strony, żebyśmy cokolwiek mogli uzgodnić i uzyskać to, na czym nam zależy. No ja wiem, że mówimy w koło, ale nie ma zgody, będziemy mówili jest tak długo. Jest zgoda, panie radny, jest zgoda. Jak, no nie było jest. Zgody, bo wniosek nie przeszedł, więc ja to traktuję. Ale to byśmy rozmawiali dokładnie sensie. Tak, jak teraz ale rozmawiamy. Ale byśmy rozmawiali tak, jak rozmawiamy. Nie ma drugiej strony. Stąd? Nie ma drugiej strony. Muszą być dwie strony, żeby cokolwiek uzgodnić. I teraz mieszkańcy jesteś... będą mieli pretensje do kogo? Do nas. Do powiatu. No już. Myślę, że upraszczamy temat, bo droga jest w Lubsku, nie? Dziękuję. No tak. Proszę panie burmistrzu, pan... Zdanie, jesteście państwo radnymi, organem uchwałodawczym. Uchwaliliście, że nie ma debaty, a debata jest. No, interpelacje, których nie ma, teraz jest interpelacja. Nie mam pojęcia, o co chodzi. A następna sprawa to tak, żeby wytłumaczyć. Panie Robercie, panie radny, przyjacielu, ja podawałem przykład Jasienia i Lubsk. Taka sama droga, dwa wnioski, tam jest wniosek na 5 milionów, to jest na półtora. Ja się o to pytam, dlaczego ten jest nasz na tylko na półtora. Byłby na 5, tak jak tam, czyli na porządne przebudowy. Nie byłoby dyskusji. Złożono na tą mniejszą kwotę. Ja się o to chciałem zapytać. Następna sprawa, nie pana, tylko starosty, zarządu powiatu i radnych z Lubska. Chciałem się zapytać. Powiatowych z Lubska. Następna sprawa. Mówiłem, że jak już składacie pytanie, no 1,5 miliona, to dlaczego w tym przypadku, bo na Chińskie jest to za mało moim zdaniem, to dlaczego, i to mówiłem, dlaczego nie na przykład Dłużek, Nowa Rola, mówiłem, dlaczego nie Raszyn, dlaczego nie może Osiek, a może Lutol, a może inna, bo może, a może Żurawia, tam gdzie są inne mniejsze potrzeby, na przykład. To są moje pytania do... W tej chwili no, eter do starosty, do radnych. Dlaczego? O to. I powtarzam jeszcze raz, że my tą drogę chcemy, bardzo chcemy. Tylko chcemy ją przebudować porządnie, żeby nie psuć i nie robić 6000 razy. No, to ile to można tego tłumaczyć? I na przykładzie, proszę państwa, Poznańskiej. Ona jeszcze do stycznia była wojewódzka. Jest od stycznia... Do 1 stycznia. Od 1 stycznia jest gminną drogą. No ale jeszcze wieczyste użytkowanie nie jest wpisane, bo to wymaga procedury, ale prawnie już mamy, oddaliśmy, to przejęliśmy. I teraz tam jak wchodzi tutaj gazownictwo, to oni jeszcze mają zgody na wejście i na to, co mogą robić i uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Bo nawet
nie wiedzą, że to my jesteśmy już administratorem. A ja nawet dlatego pana prezesa prosiłem na spotkanie i z wykonawcą, żeby uświadomić, że to jest nasza droga gminna i co wy tam będziecie robić, bo my wchodzimy z wodociągiem. I teraz to jest ta sama sytuacja. Oni nas się nie musieli wcale pytać, bo to była ich droga. Oni ustalili sobie z gazownictwem, że to i to będzie, tak będzie takie wejście, mapy, później odtworzenia. My nie wiemy, bo jest właściciel, jest wykonawca. I to samo jest na Kilińskiego. Jest właściciel, powiat, jest wykonawca, który będzie wybrany, a my z boku. Ile razy ja mam o tym mówić? Dokładnie. 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 Jeżeli się pytam, dlaczego z PGR-u akurat, to trzeba się nie zapytać. No w przypadku wyboru Tucholi, gdzie największy PGR był, wybraliśmy oczyszczalnię, bo chodzi na jednym włosku. No to przecież delegacja jeździła, pani Zęczkowska wie, o co chodzi, do wojewody, żeby nie dawać. Na dzisiaj wybraliśmy, bo w Kociczu jest potrzeba i jest w Dłużku. Były PGR-y? Były. Pytaliśmy się. Byłem na spotkaniu w Dłużku, o tym mówili. W Chociczu już dawno mówili, że podróżujemy na świetlica. To jest ze spotkań, gdzie jeździliśmy jako tam, no, jako przedstawiciele. Mamy na to protokoły i zero. No, a tutaj się, nie mogę się zapytać, dlaczego Kilińskiego akurat na 1,5 miliona złożono, a nie na 5 i dlaczego Kilińskiego. To pytam. No i dlatego, no, tego będziemy pytać. No. Tak jak mówiłem, będzie wspólne posiedzenie komisji i będziemy rozmawiać. Czy ktoś jeszcze z państwa ma w sprawach różnych coś do powiedzenia, do zapytania? Bardzo proszę. Przypomniał tak delikatnie w sprawie tej budowlanej ulicy, tamtego oświetlenia. To jest taka sprawa. Dokumentacja i to, co możemy na bieżąco, co można wymienić, a tu sprawa idzie do przodu. Ale jest taka szansa, tak? Bo tu ja tylko tak wrócę do tematu, bo my tutaj dużo rozmawialiśmy o petycjach i tak dalej. Tutaj radny Łapa przedstawił referat na temat petycji, jak napisana, do kogo, co powinna zawierać. I tu też mieszkańcy napisali petycję. Ja nawet o tym nie wiedziałem, ale to była petycja, 30 osób się podpisało z firmą Kalek. Gdzieś poszła do jednego z wydziałów, tam odpowiedź taka, może nie jak zawsze, ale jak będą środki, to zrobimy, a myślę, że te petycje powinny trafiać tutaj do nas, chociażby na Komisję Bezpieczeństwa, żeby jakoś je tam rozpatrywać, podejmować decyzje, bo to nie są jakieś duże koszty. A gdzieś mieszkańcy mi zadają pytania, a zadaję pytania dalej. Pan burmistrz też dalej i to tak. No, panie radny, panie przewodniczący, no proszę państwa, no nie da rady wszystkiego naraz. W poprzednim roku był Raszyn, Ziembików, Bierków, część na Słowackiego, jeszcze coś tam w Lutolu, w Białkowie. W tym roku również przygotowujemy, tak jak mówiłem, konserwacja idzie, naprawiamy tam, gdzie możemy. Nieraz jest łatwiej 10 lamp wymienić, niż jedną wybudować, ponieważ to jest związane z projektem, dołączeniem następnego słupa i własnością gruntu i tak dalej. Szykujemy, ta ulica Budowlanych jest wpisana w perspektywie. Przygotowujemy to wszystko po kolei. Nie da rady wszystkiego naraz. Wszystkich dróg naraz nie zrobimy. Rzeki nie wyczyścimy w jeden dzień. Ryb wszystkich jeden wieczór nie wyłowimy. No nie da rady. I to jest, ja to obiecuję panu, że to jakby nie jest zapomniane. No, panie, mi chodziło o taką akcję, panie burmistrzu, to jak ulica Żelaza. Fajny temat, tak, jeden dzień. Tak, ale nasza Trylinka, nasza gmina, możemy. Tam, gdzie jest u nas Szczecin SA, czy Enea SA jest jakby od konserwacji i my tak nie możemy sobie, kiedy chcemy wchodzić, powiększenie sieci, to musimy mieć na to dokumentację, pozwolenia, zgody i oświetlenie. Także to, gdzie na bieżąco i gdzie możemy, na starym słupie nowy, to jest bardzo szybko. Postawić następny nieraz nie da rady. Ale tutaj w tym kierunku idziemy, bo chcemy, żeby wszędzie było. Wymagania są minimalne, 2-3 lampy na tych słupach, co były, bo tam kiedyś było to oświetlenie, nie wiem, jak to się stało, że one w ramach jakichś tam przebudów i tak dalej zniknęły.
Będzie. Będzie. Na to cieszę. Patełko w tunelu. Nie widzę więcej pytań. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady sesji.